Nie możesz odzyskać czasu, ale możesz przestać go tracić. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w programie Czas na Biznes pan Mariusz Mszyca. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa. Będziemy dzisiaj rozmawiać o biznesplanie. Panie Mariuszu, jak ważny jest biznesplan i czy zawsze powinien być biznesplan, jeżeli planujemy otworzyć albo zmodyfikować biznes? No, z mojego punktu widzenia biznesplan jest czymś na tyle ważnym, że dobrze jest to zrobić. W prostszej lub bardziej rozbudowanej formie, bo to zależy od tego, ile mamy czasu, jak duża jest ta zmiana w firmie, czy też decyzja o na przykład uruchomieniu jakiegoś biznesu. Natomiast warto zawsze to zrobić z jednego prostego względu, tak? Bo biznesplan to nie jest recepta na sukces, natomiast dobrze zrobiony biznesplan na pewno odpowie na pytanie pod tytułem, czy warto zaryzykować. Znając odpowiedzi na rzeczy, które powinny się znaleźć w biznesplanie, będziemy wiedzieli, czy mamy mocne strony, słabe strony, czy są jakieś szanse czy zagrożenia w tym, co przed nami, tak? Czy przy uruchamianiu jakiejś inwestycji, czy po prostu otwierając jakiś biznes. I na końcu sobie odpowiemy, tak? Okej. Jest to na tyle, jesteśmy tak na tyle dobrze przygotowani, że warto zaryzykować. A może być czasem tak, że zrobimy biznesplan i na końcu stwierdzimy, nie, to jeszcze nie jest ten moment, musimy się lepiej do tego przygotować, bo nie mamy w jakichś obszarach jakichś, nie wiem, zasobów, tak, które są nam potrzebne do tego, żeby ten biznes wystartował dobrze. Czy w biznesplanie powinien znaleźć się tak zwany przegląd konkurencji? Tak, oczywiście, jak najbardziej, bo musimy wiedzieć, czy wychodząc z naszą ofertą, jak to się ma do naszej konkurencji, tak? Bo też ważną zasadą w prowadzeniu biznesu jest to, żebyśmy się czymś wyróżnili od konkurencji. Im bardziej unikatowy jest ten wyróżnik, tym lepiej, więc trzeba się porównywać jak najbardziej z konkurencją i wiedzieć, co oni robią, jak robią i w czym są dobrzy, ale też gdzie mają słabe strony, czyli ten tak zwany benchmarking, czyli porównywanie się, tak, z bezpośrednią konkurencją, ale też na przykład do kogoś, do kogo chcemy jakby dążyć, tak, kto jest naszym idolem, nazwijmy to, w prowadzeniu danego biznesu, no to warto się też porównać, co oni robią, że są w tym miejscu, w którym my byśmy chcieli być, tak. A jakie są elementy biznesplanu? No, elementy zasadniczo to są te część teoretyczna, czyli plan marketingowy, gdzie trzeba sobie powiedzieć o swoim produkcie, o cenie, o strategii dystrybucji, strategii promocji, strategii też ludzkiej, nazwijmy to tak, czyli element ludzki też trzeba opracować. I ta druga część, no i oczywiście techniczna część i finansowa. To są tak w trzech takich grupach, można to podzielić, gdzie każda oczywiście ma swoje znaczenie. Plan marketingowy też obejmuje analizę mocnych, słabych stron, szans zagrożeń, czyli tak zwaną analizę SWOT, analizę konkurencji. To wszystko są elementy, które no, powinny być zawarte w biznesplanie. Są oczywiście opracowania, między innymi moje opracowanie na temat tego, jak napisać biznesplan. No, ja mogę się pochwalić tym, że największa wartość inwestycji i biznesplan, który pod to tworzyłem, to było 9 milionów złotych, więc z powodzeniem otrzymana też, znaczy wsparcie banku w sensie kredytu na tą inwestycję, więc bank, czytając taki biznesplan, no został przekonany, że okej, to jest dobrze zrobione i faktycznie mogą też podjąć tą decyzję, że warto zaryzykować, tak? I dołożyli się do inwestycji. Czyli rozumiem, że biznesplan można zlecić komuś zupełnie. Tak, oczywiście, no bo to nie jest tak, że każdy musi umieć napisać biznesplan, tak? Znaczy ja zalecam właścicielom firm,
i czy tam osobom, które decydują o tym, że coś nowego wdrażamy, tak, bo to niekoniecznie właściciele, żeby sobie samemu zrobić taki biznesplan. Ale może być tak, że na potrzeby na przykład kredytu w banku oni wymagają jakichś specjalistycznych opracowań, choćby nawet tak, część finansowa. Tak? Często jest tak, że jest prognozy finansowe na 10-15 lat do przodu, więc to raczej działy księgowe, czy tam biura rachunkowe, czy po prostu ktoś się na tym dobrze zna, jest w stanie tą część na przykład zaprezentować, ale są też firmy, które się specjalizują w przygotowywaniu biznesplanów, więc jeżeli ktoś no, nie czuje tego i nie wie, jak do końca to przygotować, to oczywiście można to zlecić. Tak? Aczkolwiek zawsze zalecam też to, żeby uczestniczyć w tym w tworzeniu tego biznesplanu, bo często mamy też wiedzę, której no, te firmy nie mają, tak? Bo nie znają branży, nie znają specyfiki rynku, więc to są takie uwarunkowania, gdzie no, trzeba mieć też rękę na pulsie. Czy zgłaszając się do Pana o pomoc z tworzeniem biznesplanu, można wykorzystywać już istniejące? Czy jest to wskazane? Niekoniecznie? Tak, no oczywiście, że tak, bo warto się też wzorować na czymś, co już co zadziałało, tak? co zostało dobrze ocenione, więc no, są biznesplany na rynku, które czy też jakieś schematy, które są opracowane i na tym można bazować jak najbardziej. A czy to nie jest troszkę sprzedawanie know-how? Nie, no bo to jest wiedza, którą i zawsze przy podejmowaniu takich decyzji rozwojowych no trzeba sobie przez wszystkie obszary przejść. To nie jest know-how, to jest znaczy, no, w jakim stopniu jest, okej, ale to nie jest jakaś wiedza tajemna, tak? Bo to jest, no, im lepiej się człowiek przygotuje do takiej decyzji biznesowej, tym no, ta decyzja będzie lepsza, tak? W sensie, jeżeli się zdecydujemy, że coś wdrażamy, to większe szanse na sukces na pewno są, jeżeli mamy tą pełną wiedzę, tak? Chciałbym podkreślić to, że biznesplan nie jest receptą na sukces, ale pomoże podjąć decyzję, czy warto zaryzykować. Rozumiem. Dziękuję w takim razie, dziękuję Państwu, dziękuję Panu. Dziękuję. Tyle na temat biznesplanu.